quarterfinal match of the day. For our first opponent, he is a Brazilian Terran who looks to continue his momentum in defeating Snoot against his next opponent, the DreamHack Valencia champion of 2016. Please welcome on stage, it is Kelizor and Nurchio! That's right, our final semi-final. I'd love to see actual TV broadcasters. Jest, jest przytomny, jest czujny, jest obecny Artur. Bardzo dobrze. Czekamy. Ostatni ćwierćfinał World Championship Series Austin 2017, jakby ktoś nie wiedział, jaki jest rok. No i będziemy mieli właśnie Brazylijczyka w walce z Polakiem. Doczekaliśmy się. Troszeczkę turniej musiał zostać przyspieszony, bo jeden ćwierćfinał został rozegrany poza wizją, ale nas to jakoś tak specjalnie nie martwi. Na szczęście nie był to mecz Polaka rozegrany poza wizją, no byśmy tutaj chyba wszyscy zeszli z nerwów, że takie coś było i że nie widzieliśmy. No ale jeżeli by awansował, no to myślę, że byśmy byli w miarę zadowoleni. No i tak, dowiemy się, kto będzie przeciwnikiem True Koreańczyka w półfinale. Będzie to albo Polak Nercio, albo właśnie Kelizor. No i tego mu tutaj właśnie jak najbardziej życzymy. Będzie, miejmy nadzieję, właśnie walczyć z True. No i tak, tutaj właśnie to pytanie od Kamela. Jakie przeczucie i czego się ma obawiać Nercio? Widzieliśmy dzisiaj pojedynek Kelizora na Zerga. I tutaj, żeby oczywiście się nie machnąć, był to pojedynek Kelizor-Snoot, tak, czyli Snoot wygrał no z naprawdę, przepraszam, Kelizor wygrał z naprawdę bardzo dobrym Zergiem, ale sam Kelizor w wywiadzie powiedział, że ten styl, jaki gra Nercio, jest zupełnie inny od Snoota, no bo Snoot tak w zasadzie lubił bardzo długo się bronić, w ogóle nie robiąc żadnych agresywnych zapędów, natomiast Nercio, ja myślę, że Nercio to jest taki człowiek huragan, który spokojnie będzie spokojnie będzie robić różne rzeczy w tym meczu. To nie jest Snoot, który po prostu będzie kampić się od Double Lordów. A, już widzę ten uśmieszek. Już widzę, czekajcie, może powiększę wam. Także z takich... Przeczucie mam, że Nercio wygra. To jest moje pierwsze przeczucie, Kamel. Ale druga sprawa jest taka, że według mnie Nercio musi się obawiać tego rytmu kelazurowego. Bo myślę, że sztuczkami Nercio raczej nie zostanie zaskoczony, bo widział Nercio pojedynek ze Snootem Kelizora. Ale jednak ta solidność mimo wszystko jest, że Kelizor cały czas z dwóch stron jest w stanie bardzo ładnie cisnąć, bardzo ładnie atakować. To nie jest Major, ale to jest taki, bym powiedział, początkujący Major, który jest w stanie też naprawdę mocno cisnąć z dwóch stron. Więc co musi zrobić Nercio? To wyekwipować się w taką armię, żeby łapać te latające wszystkie dropy i jakieś ataki jego przeciwnika. Jak będzie w stanie właśnie kontrolować w wielu miejscach armię, to myślę, że zwycięży. To nie jest łatwa sprawa. Nercio się wydaje jakiś taki leciutko zdezorientowany, ale miejmy nadzieję, że skupienie jest już budowane. No i tak, czekamy. Już się zbieramy tutaj na to starcie. Można się rozsiąść, trochę aktywować, może dać sobie nawet liścia takiego na rozgrzewkę. No i miejmy nadzieję, że Nercio to wszystko wyciągnie. Za chwileczkę start, za chwileczkę już na pewno mapę. O, już właśnie Veto. Miałem mówić, że zostało wykonane. Zbanował. Co Nercio zbanował? Nercio zbanował Kaktusa. Z tym się zdecydowanie zgadzam, zwłaszcza tak, ten Kaktus to jest mapa, którą trzeba zbanować z Zergiem na Terrana. Tam za łatwo jest po prostu dropować się między trzecią bazą a główną Zerga, zwłaszcza jeżeli to już jest czwarta baza albo piąta. No tak, dobra decyzja Polaka, bo na Kaktus wali po prostu źle się gra. Decider będzie na Belsir Vestige, jeżeli do niego dojdzie. Co ciekawe, trzecią mapą będzie Paladino Terminal, więc tego się trochę boję i to akurat wybrał Kelizor. No boję się tego wyboru ze strony Nercia, ale pewnie... Ja myślę, że Nercio mógł przygotować jakiś taki push Roach Ravager, to jest moje przewidywanie, bo on takie rzeczy potrafiłby w stanie zaprojektować i pokonał nawet takie rzeczy Mistrza Świata, takimi rzeczami Mistrza Świata Biana. Tak, także myślę, że Nercio nie będzie grał jak Snoot wyłącznie defensywnie, wyłącznie pasywnie, tylko też pokaże jakieś jedno szybkie zagranie, no i miejmy nadzieję, że je dobrze przećwiczył, że je dobrze zaplanował, że... No i że zadziała, prawda? Ale też pewnie Kelizor się może spodziewać takich rzeczy. Chociaż właśnie, pytanie, czy Kelizor troszeczkę Nercia przestudiował? Powinien, ale czy pamięta, wiecie, że Nercio też takie szybkie zagrywki robić będzie, prawda? Zatem zobaczymy. Widzę, że czat nam się tutaj aktywuje. Dobrze, dobrze. Indykator? What? Indykator? Aha, indykator, jest takie słowo, Jesus. No tak, jest takie słowo. Tak, ja tam nawet go czasem używam. No nieważne. Znowu donate tym razem. Znowu Lala odpowiada Kamelowi. Dziękuję bardzo za wsparcie oczywiście wam mocno. Kefir for live. Brokat for fun. Kepson forever. Jak tam na Niemcach? Wracasz kiedyś, Kamel? Aha, czyli że widzę, że tutaj się
Zaprzyjaźniliście nieco z Lalo Kamel. Nice. Ciekawa sprawa, muszę przyznać. Ok, jeszcze chwileczkę będziemy oczekiwać. A, no nie, no jak to? No co oni robią na tej angielskiej relacji? No jak to Nercio ma mniejsze szanse niż Kelazor? Stronniczy Amerykanie głosują na gościa z Ameryki, co prawda południowej, ale jednak z Ameryki, prawda? Mam nadzieję, że się Nercio właśnie też tutaj aktywuje. No i pociśnie. Ok, za chwileczkę będzie... Miejmy nadzieję, dobra, szybka, może nie za szybka, ale dobra rozgrywka polskiego zawodnika. No i awansuje do półfinału, zobaczymy go też jutro. Tego sobie i wam życzę. Gór lekko w szoku? Odrobinę właśnie, nie wiedziałem, że się tak ten... Tymi kefirami znacie aż w ten sposób. No ale dobra, to jest tylko póki co oczekiwanie na tę batalię. I myślę, że zdecydowanie Nercio jako ostatnia nadzieja białych, ostatnia nadzieja Europy, ostatnia nadzieja Polski na tym turnieju podoła i wyratuje nas. A, widzę, że są, że Rotterdam uważa, że wygra Nercio. Ja też uważam, że wygra Nercio. Miejmy nadzieję, że zmęczenie do niego nie doszło. No i dokładnie, jeszcze tylko ta krótka wstawka i ruszamy. Dobrze, dobrze. A, spoko Lala, też nie wiedziałeś. Okej. Okay. No dobrze, ale nieistotne. Na ten moment są poboczne jakieś różne tematy, bo jest w akcji ta dwójka zawodników w górnym lewym rogu. Niebieski Terran Kelazur, zawodnik z Brazylii. No jego przeciwnikiem nasz póki co rodzynek od dłuższego czasu. Najlepszy polski zawodnik w chwili obecnej, Nercio. Sponsorowany oczywiście przez Red Bulla. Jeżeli chodzi o Kelazura, Brazylijczyka, no to oczywiście Root Gaming, jego dzisiaj widzieliśmy już w akcji. No i tak jak mówię, Nercio może tutaj troszeczkę przykombinować i już widzimy pierwszy troszeczkę niestandardowy build order z polskiego obozu. Szybki ekstraktor oraz spawning pool, trochę nietypowo zagrywa Polak, ale to nie jest tak, że to zagranie będzie zwiastowało nam jakiś rychły atak. Ale może, oczywiście może. No i dobrze. Zobaczymy teraz, jaki jest plan Polaka na tą pierwszą mapę, aby Salrif, mapa stosunkowo duża. Stosunkowo też bym powiedział, że nieprzyjemna na zawodników typu Kelazor, bo Kelazor będzie tutaj no, cały czas na pewno mocno napierać dropami. Tak jak mówiłem, no jest to taki początkujący major, czy tam special, jak to woli o sobie mówić. No i trzeba uważać, no, trzeba też uważać na takie heliony, które na przykład szybko mogą się załadować do bazy Nercia, które też... Kelazur oczywiście jest w stanie zagrać, na pewno oglądał pojedynek Majora i Serrala Kelazur, ale Nercio też zapewne. No i może troszeczkę inspiracji zaczerpnął Terran, ale może też tej inspiracji nieco nabył Nercio. Oglądali uważnie, nieuważnie, nie wiadomo do końca, bo na takich eventach, gdzie siedzimy na publiczności, ciężko jest skupić swoją uwagę właśnie na ekranie, na tym co się dzieje, ale myślę, że zawodnicy poważnie podchodzą do tematu. Nercio się na pewno przygotowywał do tego turnieju, niejednego builda zna i niejednego właśnie ma na jakieś kryzysowe momenty i na konkretne mapy. Myślę, że na Paladino Terminal też będzie mógł zaskoczyć Kelazura, ale to będzie akurat trzecia mapa, na pewno ją zobaczymy, więc w sumie jestem sam ciekaw, co tam akurat zobaczymy, bo to, tam nigdy się nie dzieją normalne rzeczy. Mapa jest mała, niewygodna i tak dalej, no ale póki co Kelazur zagrał standardowy build order, co prawda bez Reapera, ale z Helionami, no i zobaczymy, czy właśnie Medivac również zostanie zagrany, no bo do tej pory bardzo często takie coś stosują Terranie, no i sprawdza się to też oczywiście bardzo dobrze. Pierwsze dwa Heliony. O. Boję się troszeczkę o to, że ten Medivac i Heliony zrobią zbyt wiele, no ale miejmy nadzieję, że oczywiście tak nie będzie. No chyba, że Kelazur tego... A nie! Wow! Okej! Okay. Nercio jest Nerciem, zobaczcie! Zergling blokuje starport przed wylądowaniem i w ogóle Nercio już wie, że ten starport tutaj będzie, więc co za timing na tym Zerglingu, co za chore umiejętności polskiego zawodnika już na początku. Po prostu jakby był jakimś takim... Ja wiem, Neo w Matrixie, to on tutaj ustawia tych wszystkich agentów jednego po drugim, jak mają stać, jak mają kroczyć. Idealnie obronione Heliony. Dobra, ja się już o Nercia chyba nie martwię, powiem wam. To już jest
Bardzo dobry początek dla Polaka, oczywiście. No teraz te Heliony będą mogły przejechać, ale nie decyduje się na to Kelazur. Jest respekt przed Nerciem, ale Nercio też bardzo cwanie wychodzi z Erlingami, złapie jednego Heliona, to już jest dobry początek. No i teraz będzie się wbijał w linię mineralną swojego przeciwnika. Kelazur nie zdążył zamknąć, nie zdążył tego zamknąć. No i teraz jeszcze, o nie, ten Nercio. Nie wiem, gdzie on trenuje, jak on trenuje, ale robi to zdecydowanie dobrze. Jeszcze ta trzecia baza zostanie chyba spowolniona, a może nawet anulowana, bo to są cztery... No nie, no nie wierzę, anulowana. O mój Boże. No to jest początek już wymarzony dla polskiego gracza. Bez najmniejszego problemu uzyskał przewagę w zasadzie kilkoma zerglingami. Teraz tylko trzeba dobrze się obronić przed autoturetem, ale ja myślę, że ta reakcja jest praktycznie idealna. A chociaż no jednak trzy dronki, prawda? Mógł stracić dwie, ale no już nie czepiajmy się za mocno. To co zrobił do tej pory i tak jest wystarczająco dobre, bo ma 12 robotnic przewagi, znaczy przepraszam, już teraz 7, ale przed chwileczką ta przewaga oczywiście była o wiele większa. Teraz potrzebuje jedynie kilku Roacher Nercio, żeby właśnie wybronić się przed Helionami, czy jakimś tam innym początkowym atakiem. Wszystko widzi Overlord. No i Nercio już po prostu wie, z której strony to wszystko nadejdzie. Myślę, że mógłby tutaj te dronki teraz troszeczkę też jakoś spróbować ocalić, zamieniając na przykład w Extractor, ale trochę olał ten temat. Cztery dronki padły. No ale naprawdę dobrze to idzie Nerciowi. No pytanie właśnie, czy przez ten początek Nercio też nie poczuł się może jakoś zapewnie i teraz mu to nie będzie wychodziło. Ale miejmy oczywiście nadzieję, że tak nie będzie. No mimo wszystko ciężko jest zagrać tak, żeby ten Haras Terana nic nie zrobił, prawda? O, teraz jest Nercio, widzę, że już przygotował. Kelazur jak się przestraszył. O nie, to królowe, ucieczka. Chwila, to Raveny, one latają. No i tak mogą bez większych problemów uciec. Myślę, że za chwileczkę zobaczymy próbę Harasu, ale wszystko Overlordami w tym momencie widzi Nercio. Ładnie zablokował swój natural, tak żeby Heliony nie mogły się tutaj dobrać. Także jedyne miejsce, które trzeba bronić roczami, to jest właśnie ta trzecia baza. No i teraz zwiat, piękny zwiat Nercia, wszystko widzi. No nie można się No nie, jeszcze Raven padnie, od królowych. Dramat, panie, dramat. No tutaj oczywiście udało się tego autotreta chociaż ustawić, który no zrobił całkiem sporo, trzeba przyznać. Trzy dronki po raz kolejny, ale Nercio nie jest w złej sytuacji. Zaraz kolejnych 10 dron wyskoczyło. Nercio ma 15 robotników więcej. No to jeszcze obrzygał tutaj tym Overlordem bazę, oczywiście. Naprawdę, Nercio gra bardzo, bardzo dobrze. Początek tej rozgrywki. No i miejmy nadzieję, że oczywiście tak pozostanie. Ćwierćfinał chyba będzie po myśli naszej, przynajmniej jeżeli chodzi o pierwszą mapę. Świetnie to wszystko wygląda. No ale teraz jeszcze trzeba oczywiście chwileczkę poczekać na jakieś pierwsze dobre, agresywne zapędy Nercia. Widzę, że Roach, zobaczcie, to jest właśnie Nercio. Stąd by w życiu tak nie wyszedł, stąd by nie myślał o wyjściu, a Nercio robi takie właśnie śmiałe ataki. I zobaczcie, Siege Tank zostanie wyciągnięty, kilka SCV-ek zostanie na pewno też wyłapanych. Meriny popadają, to zmusza Kelazura do wycofania i to daje znowu oddech Nerciowi. W ogóle on zrzuca te Meriny pod armię Nercia, co też nie wiem, czy to jest takie dobre, ale chyba... No nie, nie, panie Kelazur, co to miał... Czemu on rzucił tutaj tą armię? Ona cała padła. Oj, te błędy. Ten trening w Korei się chyba Kelazurowi teraz za bardzo nie opłacił. No ja nie chcę obrażać, ale naprawdę to co robi Nercio z Kelazurem to jest... No jak z dzieckiem praktycznie teraz go ogrywa. Wszelkich małe bitwy wygrywa Nercio. Nawet ten zerknik na początek blokujący Starport to jest chyba no takie absolutne potwierdzenie, że Nercio jest w trybie killera. No i w ogóle się nie przejmuję tym, że gra na jakimś evencie lanowym. Hive grany w ogóle tak szybko. To jest jakiś absurd, mam wrażenie. To jest po prostu deklasacja. 80 dron zagranych przez Nercia. Ja myślę, że już dawno tutaj wyprzedził Nercio swoim bolidem Kelazura i teraz to już jest chyba dublowanie tego zawodnika. No ale dobra, pierwsza gra idzie idealnie. Miejmy nadzieję, że na kolejnych też to tak będzie wyglądało. Na spokojnie, póki co idzie wszystko po Nercia, miejmy nadzieję, że tak to oczywiście też zostanie. No ale żeby właśnie też jakoś się nam tutaj Nercio nie zmęczył tak dobrą grą. 76 jednostek zbierających w obozie polskim, 62 w obozie brazylijskim. No i takie ciekawe dość wyjście ze strony Kelazura. Ja nie wiem czy on wie, ale Nercio ma inwestory, więc trzeba uważać, panie Kelazur. A na jego szczęście oczywiście inwestor nie posiadał energii, więc nie udało się tego złapać. No tutaj trochę błąd oczywiście polskiego gracza. Kilkanaście zerlingów zostało zniszczonych, a one akurat mogłyby wykonywać fajną robotę niszcząc ekonomię Kelazura.
Teraz strasznie agresywnie Nercia wychodzi na mapę. Trochę mnie to dziwi, no bo przecież widział, że Chlazur leci na godzinę 6 swoim dropami, więc teraz akurat nie bardzo rozumiem decyzję Nercia, żeby tak wychodzić na mapę. No ale chyba się już zreflektował. Chlazur też nie wiem, czy tak będzie. O, będzie się bijał! To jest świetne dla Chlazura, jeżeli anuluje. Nie, nie anulował tego ulepszenia. Za bardzo się boi, że zaraz dostanie jakiegoś Fangala, mam wrażenie. Zawodnik z Brazylii, całkiem nieźle poustawiane spory Nercia, tak żeby właśnie te dropy tutaj nie mogły sobie swobodnie wisieć. Ultralisk Cavern za chwileczkę będzie zakończony. No i Nercio jest, mam wrażenie, naprawdę nie do zatrzymania w tym momencie, no ale oczywiście trzeba uważać na te dropy, trzeba pilnować ich do samego końca. Overlordy oczywiście wszystko idealnie widzą, całą trajektorię, cały lot, nawet wykres zaraz tutaj będzie Król Artur stworzyć na godzinie 6, będzie przechwycenie, ale tylko dwa Ravagery tutaj się znajdują, dwa Ravagery to jest niestety za mało, chyba że obydwa Fangale zostaną użyte. A Chlazur bezpiecznie się wycofał, ale Nercio tylko na to czekał, no naprawdę, mam wrażenie, że Nercio kontroluje tę grę bez najmniejszego problemu. Ale co teraz, panie Nercio, oczywiście. Widzę, że będzie oczywiście kolejny atak. Nie no, naprawdę, jak patrzę na to, to ja już widzę śmierć Chlazura momentalną. No Nercio po prostu przechodzi na drugą stronę mapy, ma miażdżący limit armii, ma o wiele lepsze ulepszenia nawet. I za chwileczkę będzie, no miazga z armii Chlazura. Ultraliski wychodzą praktycznie na zawołanie, żeby bronić Nercia przed dropami. No niestety widzę, że one tutaj popadają, ale jeszcze kolejny przyjdzie, może jeszcze kolejny i jakoś to się tutaj się obroni. No w sumie ta armia nie, okej, ta bitwa nie poszła tak do końca po myśli Nercia. Może tutaj za mocno te różowe okulary założyłem i Chlazur w sumie daje radę. Te cztery mediwaki wyszły, Nercio nie skontrolował dropów i w sumie to ma problem. Początek był aż za dobry. No i Nercio teraz musi się jednak troszeczkę napocić, mam wrażenie, jeżeli chce znowu wypracować sobie tak dobrą sytuację. Potracił drony, potracił armię główną. No i trochę się zaczyna martwić w sumie o dyspozycję Nercia. Do tej pory grał no naprawdę 10 na 10. Ale no dobrze. Baza na godzinie 2 zajmowana również przez polskiego zawodnika. Zajmuje 5 i 6 praktycznie momentalnie, więc no zajmuje się mapą bardzo dobrze. Można by oczywiście troszeczkę popracować nad rozsiewem creepu, ale myślę, że też nie jest oczywiście aż tak źle. No i zobaczymy, jak wyjdzie ta agresja Nercia, ultraliski, Ravagery. Ciężko się tym atakuje, no ale myślę, że Nercio, ten mistrz rozmaitych potyczek, rozmaitych bitew, będzie w stanie jakoś skonstruować dobry atak. Koruptory też są oczywiście tworzone w odpowiedzi na potencjalne liberatory, no i żeby może właśnie przechwycić te mediwaki. Nie wiem, czemu minerały są pokazywane, gdy mamy dropa właśnie tutaj. Nercio oczywiście w gotowości, bo wszystko cały czas widzą zawczasu overlordy, więc nie jest tak łatwo zaskoczyć naszego polskiego zawodnika. Ładnie Chlazur ogranicza rozsiew creepu pojedynczym Marinesem. No i teraz Nercio zastanawia się pewnie, co zrobić. No bo tak, właśnie teraz jest ten problem, bo Nercio gra do tej pory bardzo dobrze, ale Chlazur w końcu zbudował limit, prawda? Więc ciężko będzie Nerciowi zaatakować teraz Terrana, a Terran w zasadzie myślę, że będzie cały czas go dropować i to jest ten problem. Ja myślę, że Nercio dobrze jakby dodał może trochę statycznej obrony. I to wyglądałoby to nieco lepiej. Bardzo mi się podoba zakopywanie dronek przez polskiego zawodnika, no bo nie będzie tracił aż tak dużo właśnie zbieraczy. Dwa liberatory są mega dziwne, naprawdę. Też nie są głupim pomysłem, tylko że Nercio już dawno ma koruptory, więc naprawdę Nercio mega szybko zrobił ultraliski, mega szybko zrobił koruptory i te rzeczy, te namolne rzeczy, które robią Terranie, zdają się nie być... Znaczy nie mieć w ogóle przestrzeni do zadawania obrażeń. Potrójne liberatory grane przez Terrana. Natomiast plus 3 też tutaj jest kończone. No trochę niebezpiecznie, trochę właśnie nerwowo ze względu na tę nie do końca udaną potyczkę Nercia. Nercio chciał ładnym timingiem wjechać w swojego przeciwnika, ale to się nie do końca udało. No i teraz właśnie przechwycanie mediwaku będzie miało miejsce. Wydaje mi się, że Nercio tutaj podobnie jak Serral właśnie tymi koruptorami będzie chciał robić robotę. Serralowi chodziło to naprawdę bardzo dobrze. No i teraz Nercio musi dobrze rozdzielać swój... Aha, pięknie, pięknie złapany ten drop. Dobra robota. No ale to jest oczywiście tylko mały punkcik. Mały pionek zbity z szachownicy Chlazura. Teraz wypadałoby... O, wow, okej. Okay. Bardzo ładnie wykorzystuje Nercio to, że nie ma jeszcze turetów, nie ma min, nie ma nawet marinów w dobrej pozycji. Kilka liberatorów padło. No i czemu by ich w sumie nie zniszczyć? Pytanie, czy teraz Nercio zrobi to, co zrobił Snut? Czy to będzie taka hybryda Snuta i Serrala? To by... No dokładnie tak. No dokładnie tak, panie kolego. Mamy Broodlordy. No w inny sposób w zasadzie bardzo ciężko jest sforsować taką zabudowę i takie zasieki terrańskie.
Myślę, że Kelazur za chwileczkę będzie mieć lekkie flashbacki w meczu ze Snutem. No i Nercza przecież widział, jak można wygrać z Kelazurem, robiąc po prostu taką kompozycję, robiąc no też oczywiście jakieś dobre bitwy dla siebie. Ja myślę, że naprawdę, jak się połączy styl Snuta, czyli w zasadzie niepokonalną kompozycję w late game'ie, przynajmniej jeżeli chodzi o grę Kelazura, no i dołączy się do tego takie agresje Nercza, to jest to bardzo, bardzo ciężki przeciwnik. Sami zresztą widzicie, że Nercza bardzo pewny siebie, teraz chodzi sobie po mapie. Bardzo dobrze, że porozdzielał Overlordy na minimapie i będzie w stanie zawczasu widzieć te niektóre desanty terrańskie. Z tego co widzę, na godzinie drugiej jest jakiś malutki atak, chyba drop, ewentualnie liberator ze strony Kelazura, ale to jest teraz mniej ważne, bo ważne są te Broodlordy, na które Kelazur nie ma absolutnie żadnej odpowiedzi. No, znaczy może szybko po prostu niszczyć Broodlingi, ale to dalej nie jest to. Nie wiem, czemu Nercza wycofuje się wszystkim w sytuacji, gdzie tam jest tylko jeden liberator po jego stronie mapy, no ale... No właśnie ten. No ale okej, okay. Widocznie Nercza uznał, że nie sforsuje Kelazura, ale mógłby tam stać przecież, bo Lordy mogłyby cały czas strzelać. No okej, okay. Kelazur wychodzi na mapę wiedząc, że nie chce toczyć takiej bitwy jak ze Snutem. Ani takiej walki oczywiście. No i teraz zobaczymy, jak te inwestory zadziałają. Będzie Korosif bardzo dobry zagrany na liberatory, ale te Korosify to trafiły w ultraliska. Nie wiem, czy to chciał osiągnąć Nercza, ale teraz bardzo ładnie. Zanim liberatory się rozstawiły, Nercza już się wbił w armię Terrana. No i złapany po prostu. Oj, złapany kompletnie Kelazur, nic nie może zrobić. No Nercza naprawdę wie, kiedy może wbić, kiedy nie może. I teraz no to wyliczył naprawdę świetnie. Duża przewaga polskiego zawodnika, no ale teraz jeszcze trzeba oczywiście to zakończyć. Trzeba dobić Terrana, co niejednokrotnie jest oczywiście zadaniem niełatwym, ale wydaje mi się, że mając Broodlordy, to akurat jest, no już w zasadzie formalność. Jeszcze ta kontrola Nercza oczywiście jest nie najgorsza. Ładnie wyłapie pojedynczego liberatora koruptorami. Oczywiście po tym wszystkim będzie wycofanie. Ładnie to wygląda, teraz wbicie do naturala, bo tam oczywiście Kelazur nie powinien posiadać zbyt dużej liczby jednostek. Znowu pojedyncza jednostka Viking wyłapana, tak żeby Broodlordy bezkarnie sobie na to wszystko strzelały. No i naprawdę deklasacja, bym powiedział, ze strony Nercza. GG. Pierwsza mapa na konto polskiego gracza.